Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Moim gościem jest pan dr Robert Kościelny. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jest Pan autorem książki, właśnie teraz najnowszej książki, Śmieć Prometeusza albo Lewo Marsz o marksizmie kulturowym. Możemy pokazać do kamery, jak ta książka wygląda. Jest to wydawnictwo Prohibita. Można znaleźć ją m.in. w księgarni Multibook. Chciałem na początku zapytać Pana o właśnie intencję przewodnią, bo to jest jedna z niewielu książek właśnie i też taka jedna z pierwszych książek na polskim rynku, która stricte zajmuje się tym marksizmem i nazywa go powiedzmy po imieniu, skupia się na tych wielu wątkach, które są przemilczywane, prawda? No, można nawet pokusić się, że to jest chyba trzecia w pozycji, bo jest pan Krzysztof Karoń, jest pan Rozwadowski i teraz ta książka. Przede wszystkim uznałem, że temat jest raz jest bardzo ciekawy, bo mówi o wydarzeniach, o zjawiskach w tej dziedzinie, która zawsze mi była bliska, dziedzinie kultury. Ja jestem historykiem z zawodu i zawsze zajmowałem się na swoich badaniach historią kultury. Najczęściej kultury staropolskiej, ale nie tylko. Więc to tak trochę ze względów tych zawodowych, zainteres zawodowych kulturą, tym co się w kulturze dzieje. Ale ważniejsza sprawa to jest taka, że marksizm kulturowy jest zjawiskiem niezwykle groźnym. Uderza w same podstawy cywilizacji czy zachodniej, czy łacińskiej, czy chrześcijańskiej, to już jakby niezależnie jak nazwiemy, intuicyjnie wiemy o co chodzi. Marksizm kulturowy jest w natarciu jak na razie przynajmniej, trzeba powiedzieć, że to natarcie jest skuteczne. Po prostu marksizm kulturowy zwycięża w tej walce. Użyjmy tego słowa górnolotnego, może trochę, walce cywilizacyjnej. Więc chciałem w tej książce przede wszystkim pokazać, jakie konsekwencje już w tej chwili niesie sobą ten zwyciężający marksizm. To jest jedna sprawa, a druga, i od niej właściwie zaczynam tą książkę, to próba pokazania genezy, początków marksizmu kulturowego. Ta praca w ogóle, można powiedzieć, jest podzielona nieformalnie, ale wydaje mi się dosyć tak odczuwalnie dla czytelnika na dwie części. One się czasami zazębiają, gdzieś przenikają, ale są na tyle wyraźne, że można powiedzieć o dwóch częściach. A część teoretyczna czy quasi teoretyczna i druga część już taka bardziej praktyczna, czyli mówiąca właśnie na konkretnych przykładach, co się takiego niedobrego dzieje. Właśnie ze względu na ten zwycięski pochód, tak, tej rewolucji kulturalnej. Tutaj można powiedzieć tak w telegraficznym skrócie, że marksiści, powiedzmy, bazując na pismach Marksa nadal, tylko na innych, na tych, które pisał za młodu, czyli w takich wcześniejszych, niepublikowanych jeszcze tam w XIX wieku, tylko dopiero odkrytych w XX wieku, opierali się na nich i jakby doszli do wniosku, że najistotniejsza jest hegemonia kulturowa i można powiedzieć, że ten konflikt klasowy, konflikt ekonomiczny zamieniono na mnóstwo konfliktów natury kulturowej. Jakie to byłyby konflikty, które teraz chyba można nawet zobaczyć za oknem, czy tak powiem nawet? Tak, to słusznie pan redaktor zauważył, że marksizm kulturowy to marksizm wielu konfliktów. Chyba najbardziej w tej chwili takie popularne to są te konflikty związane z ideologią homoseksualistów. To jest również ekoterroryzm. To jest też co dużym straszenie ludzi
jakby tym świeckim końcem świata, tak, czyli no, roztopienie lodowców i tak dalej, to też ma na celu wprowadzenie pewnego chaosu, podziału wśród ludzi. Ja myślę, że takim też w gruncie rzeczy konfliktorodnym i będącym na rękę marksizmu kulturowego, to też walka o prawa zwierząt i to, co czasami się mówi, takie humanizowanie, prawda? Humanizowanie zwierząt, jest właśnie nadawanie im takich cech wręcz ludzkich. To jest również walka w sferze religijnej, jakby dzielenie, szczególnie to widać w przypadku Kościoła katolickiego, naszego Kościoła, no, na ten nurt taki postępowy, prawda, czerpiący swoje inspiracje tam z humanizmu, prawda, z tych takich też myśli postępowych, i ten drugi, Kościół właśnie otwarty, tak. Stanisław Michalkiewicz, jak wiemy, mówi tak ironicznie o tym, taka żywa cerkiew, nowa, prawda, żywa cerkiew. I drugi nurt, to ten nurt właśnie taki konserwatywny, zamknięty, wrogi, inny podział, no to oczywiście konflikt rasowy, tak, no więc dotyczący rasy czarnej, uciskanej przez białego człowieka, no konflikt między kobietą a mężczyzną. Takich konfliktów to są tylko takie, które mi akurat w tej chwili przychodzą na myśl, bo one są takie najbardziej popularne, ale takich konfliktów jest bardzo dużo. Takim, myślę, też elementem konfliktorodnym jest wprowadzone niedawno takie pojęcie mikroagresji, prawda? Więc to nie tylko chodzi o to, to już zupełnie jest taka sytuacja, no, absurdalna wręcz, i rzeczywiście bardzo konfliktorodna, więc tu nie tylko chodzi tak, że ty powiem do kogoś, prawda, ty jesteś czarny, tak, czy jesteś żółty, ale wszelkie jakieś nawet drobne sugestie dotyczące różnic tam, powiedzmy, no, rasowych. Podam przykład, jeżeli na przykład powiemy do, powiedzmy, Japonki, tak, że no, zachowujesz się jak Europejka, to już jest na przykład obrażające, tak? No, czyli jakby sugerowanie, że jestem gorsza, prawda? Że ta rasa jest gorsza, czy tam. To również tutaj trzeba w tym momencie uważać bardzo na słowa, i niezależnie jakby się uważało na te słowa, zawsze coś się znajdzie, żeby wytknąć, żeby pokazać, że właśnie obrażasz, no, że jesteś agresywny. To nie musi być takie uderzenie na odwag, tak? To wystarczą właśnie takie drobne rzeczy. To wszystko powoduje, że wśród ludzi tworzy się taka sytuacja no wiecznego takiego napięcia, takiej wiecznego też niezadowolenia, wiecznego narzekania. Nawet ukuto takie określenie jak cywilizacja żalu, tak, że nasz coraz bardziej to tak, ludzie coraz bardziej pretensje mają, tak, do świata, do siebie. Ciągle mówią o tym, że są pokrzywdzeni, że są prześladowani, że są wyzyskiwani i tak dalej, i tak dalej. Nie ma spokoju. No a kto jest temu winien? No oczywiście ten system, który obecnie obowiązuje, tak, który i obowiązuje, czy funkcjonuje i kształtuje nas od 2000 lat. System patriarchatu, białych, rasistów i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, prawda? tak, oczywiście. No, do czego to zmierza? No, to zmierza do nowego totalitaryzmu, bo w tym momencie prędzej czy później, no, będzie musiał pojawić się jakiś komintern, tak?
który będzie mówił ludziom, co mają mówić, żeby inni nie czuli się obrażeni, tak? Co mają robić. A skoro pojawi się taki komintern, czy takie biuro polityczne, czy komitet centralny, to będą też konsekwencje tego różnego typu z, no, powiedzmy, takimi gułagami współczesnymi, włącznie, zresztą to trochę już się dzieje, bo wiemy, że na Zachodzie często odbiera się, to jeszcze oczywiście nie jest gułag, ale to już jest właśnie ten bardziej niebezpieczny kierunek, który gdzieś tam prowadzi w konsekwencji takiego gułagu. Że to odbiera się dzieci, prawda? Rodzicom pod pozorem, że na przykład uczą nienawiści, tak? Że ekstremiści to jest. Tak, ekstremiści, religianci i tak dalej, i tak dalej. I to wystarczy. No. Któż by pomyślał jeszcze lat temu, no kilkanaście, znaczy mówiąc o kilkadziesiąt, że na Zachodzie takie rzeczy mogą się dziać, to w czasach stalinowskich odbierano rodzicom dzieci pod właśnie zarzutem, że one nie wychowają ich na prawdziwych ludzi socjalizmu czy komunizmu, no i że tam mają takie czy inne pochodzenie, czy są kontrrewolucjonistami. No to wydawało się, że to gdzieś tam zniknęło, a okazuje się, że nie, że to wraca. To też jest właśnie skutek tej szalejącej rewolucji, nowej rewolucji w sferze świadomości, a za nim stoi właśnie marksizm kulturowy. Dlatego trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać. Ja bardzo się cieszę, że powstają takie prace, że to jest tylko jedna z prac, które już powstały i na pewno będą jeszcze powstawać. Trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać. To jest nasza broń. To jest nasz sposób walki. Bardzo dziękuję za przedstawienie tej książki. Jeszcze raz tutaj pokażę do kamery. O, to jest książka Śmierć Prometeusza albo Lewo Marsz o marksizmie kulturowym, wydawnictwo Prohibita, księgarnia Multibook, pan dr Robert Kościelny. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.